Uwaga! Materiał, który nastąpi po tym ostrzeżeniu, prezentuje bardzo, ale to bardzo niską jakość. Dlatego jeżeli zdecydujesz się go oglądać, z góry wynagradzam ci to wyświetlając wszystkie 151 Pokémonów z pierwszej serii w formie minimalistycznej. Dziękuję za wysłuchanie. Yes, I've been cheated. I've been mistreated. Yes, I've been down, wow, wow, down to the ground, wow, 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 and I've been hurt. Oh, I've lost my shirt. And I've been beaten. Oh, I've been caught cheating. Oh, I might look alright today, but it hasn't always been this way. You better believe me. Oh, I've had the blues. Yes, I've been hurt. And I've been sad. And I have grieved. I've been deceived. I've overdrunk. I've overthunk. And I've been fooled. I've been overruled. I might look alright tonight, but it's been an uphill fight. You better believe me. Oh, I've had the blues. Cześć, witajcie, ja jestem Legwana, oto przed wami nowa gra, którą sobie dzisiaj kupiłem. Nazywa się ona... Moment, gdzie jest książeczka od niej? Nazywa się Grand Ages Rome. Nie ma tego groźnego pana. Tego pana. I jest to gra, która jest z serii Top Seller. Więc wydałem na nią 40 zł, kupiłem ją sobie w realu. Oprócz niej kupiłem jeszcze Pepsi, którą sobie naleję do szklaneczki. Już się zabierałem do tego filmiku jakiś czas i tak sobie popiłem to Pepsi i już prawie mi się skończyła, dwulitrowa. Ale teraz się za to zabieram. I powiem wam szczerze, że to jest drugie podejście moje do nagrywania tego. Na początku chciałem nagrać bez samouczka, ale okazało się, że ta gra jest trudna. Na pewno nie jest to najlepsza gra na świecie, to już wiedziałem jak kupowałem, ale uznałem, ej, tu w nazwie jest ROME, więc czemu nie? Trzeba kupić. Gra zablokowana jest na sztywno na 60 FPS-ach, czego wy nie widzicie, ale ja widzę. No i spróbujemy odpalić samouczka. Już wiem, że sterowanie kamerą jest dziwne. I wy też już wiedzcie. Sterowanie kamerą jest dziwne. Greetings, governor. Greetings, governor. Build a small town. To start, click on the notification icon. Move the mouse pointer close to the edges of the screen to pan the camera. Tak, move. No już, już to zrobiłem. No. You can zoom in. To jest ciekawe. Kiedy kręcę scrollem w swoje, do siebie, to przybliżam. Kiedy kręcę od siebie, to oddalam. Powinno być odwrotnie. Powinno być odwrotnie. Ale nie jest. You can zoom in and out with the mouse wheel. Maksymalnie oddalić kamerę. Bam. This is the city overview. You can... Tak, to jest moje miasto. Tam, znaczy tam to jest moje miasto. Ups. Uaktywnienie budynków. Let us move on. To inspect your buildings, simply select them by left click. Bam. Uaktywnienie mój budynek. No, jak widzimy, na razie kroczek po kroczku. Whenever a building is selected, pan the info nas prowadzi. Panel appears and offers useful information about the building. The outpost is your most basic building. Tak. Insula. You may have noticed that two buildings are not operational because there are not enough workers in the city. Fajnie, dobrze, dobrze. No, na razie nie mamy zbyt wielu opcji. Mamy tu zbudować? Nie mogę tak bliżej tego. Chciałem, żeby przelegały do siebie, ale chyba nie da rady. Dobra, zbuduję. No dobrze, dobrze, tu. Dobrze, już. Zgasz to światło. Panujesz. Buduje się moja insula. Insula to miejsce, w której mieszka plebs. Miejsce w której? Miejsce w którym mieszka plebs. Wow, powiedziałem zgasz to światło, on poszedł big time z tym światłem. Pozapalał wszystko, robotnicy. Your logging camp should now be working because it is supplied with workers from the insula. More advanced buildings
will require equities or even siła robocza z Patrycjuszy. Each insular fajnie. House supplies workers for only one workplace, so that insular provides workers only for the logging camp. Build 5 new insula to ensure you have dobrze, enough. Czyli muszę jeszcze, wow, to muszę tak troszkę pobudować tego insula. Bam, jak się włączy, to się dostaje bonus do tego czegoś, co wyskoczyło, takie żółte. Bam. Bam. 3. A, podstawowe. Bam. Bam. Yeah! 5 insuli. Dobra, one się robią teraz. Miasto zaczyna wyglądać jak miasto. Chociaż 5 wielkich chałup, żeby zasilić to. Nie no, chyba będę mógł jeszcze coś zbudować zaraz. Akwedukt. Your brickworks is still not working. If you select it and check the text in its info panel, you will find that it does not have enough water. Water is an area resource that can be supplied by building aqueducts to your city. Construct an aqueduct. Dobrze, dobrze, już nie gadaj. Voice acting nie jest zły w tej grze, ale ten pan za dużo mówi. Gdzie jest źródło wody? A, tutaj. Tak. Złoże kamienia. Złoże kamienia. Wow! Kawał drogi jestem. I nie wycelowało mi w to. Tam. No, nie, chwila. Źródło wody. Nie jest taki kawał drogi, jak myślałem. Ach, tutaj nie można przesuwać kamery. Dobrze, pojadę już sobie ręcznie. Sterowanie kamerą jest dziwne w tej grze. Dobra, i stąd puścimy sobie akwedukt. The aqueduct is still too far away from your brickworks. You must extend it so it can reach your city by placing additional aqueduct wells. You may have to click on the extend aqueduct action from the info panel of the aqueduct well. Then place 2 aqueduct wells near the suggested spots. Right click when you're done with the placement. No dobra. I bam, i robimy się akwedukty. Jak widzicie, powolutku, spokojnie, poznajemy grę. Jak przed chwilą grałem i porobiłem pełno budynków, zrobiłem chyba 2 insule tylko. I nie doprowadziłem wody i się zastanawiałem, dlaczego nie działa. I przyszli barbarzyńcy mnie zabili. Governor. Your brickworks is now operational. Area resources like water are distributed in the entire radius of the building that supplies them. In this case, dobra Pepsi, dobra Pepsi, dobra Pepsi. Reservoir. Several buildings may be supplied from a single aqueduct reservoir. Place a fountain near the suggested spot to increase the hygiene. Zwiększmy higienę. Fontanna. Szybowzej. Pytypury. During construction, all buildings require materials in large quantities. Once a building is completed. Zgadłem. Nawet nie słuchałem i nie czytałem, co mówi. Ferma świń. Bam. 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 With the stone mine constructed and the operational brickworks and logging camp, you have secured a steady supply of building materials. Dobra, jest w pobliżu pola. With this. Kikam guziki, których nie powinienem kikać. Zużycie? Tak. Produkcja? Tak. O, tu nie ma żadnego tak. I ferma świn gotowa. Wow, tak daleko zajęła sobie rzeźnia. Let's take a minute. Rzeźnia. Stawiam przy fermi świn, żeby nie mieć za... Wow, te budynki się chyba stykają nawet ze sobą. Fajny jest ten system łączenia się budynków i tworzenia się w ten sposób miast. Widzicie? Łączą się z takimi tarasami. I te obok mają takie fajne te dachy. Podoba mi się gra, jak na razie. Jak już mówiłem, raczej nie będzie to najlepsza gra na świecie. I zdawałem sobie z tego sprawę, jak kupowałem, ale może być fajna. Może być quite enjoyable. Produkcja, mięso. Materiały, 5, cegła. A tu po co to się świeci? Tu miałem rzeźnię postawić? Fuck.
chyba źle zrobiłem. Whatever. You can see in the info panel of any insula around the butchery that the food satisfaction of the residents has been improved. Oops. The other needs, entertainment and religion, can also be improved by various buildings. Each such building improves the need within its radius, and even may contribute to a lesser extent to the residents just outside its radius. The effects of different buildings combine so that it is possible for an insula to benefit from both a butchery and a bakery. Szkoła. La school. Kupię kamera. Dobra. Szkoła tutaj, ale to wtedy nie będzie oddziaływało na tamtą insulę. Ja chcę, żeby oddziaływało na tamtą insulę. Czy insulę. Nie wiem, czemu co chwilę mówię insułę. Już w tamtym nagraniu też mówiłem, ale... A, tak a propos, tamto nagranie wywaliłem. Zastanawiam się, czy je wrzucić, czy nie, ale uznałem, że jest tak niskiej jakości komentarz. Niższej niż zwykle, co jest w ogóle sztuką w moim przypadku. Ale nie nadawało się do niczego po prostu. A tu... Chciałem zobaczyć, co tam jest napisane, ale w rapsie mi zasłania. Czym to się przenosiło? Jest, przyniosłem sobie. Mam 0 na 100 jednostek. Armii. Brak celu badań. O! Zamknij, co mam zrobić? Co mam zrobić? The achievements of Rome are great. But in order for the people to use them, they must receive some schooling. The more people affected by schools, the faster new developments will come to your city. Znaczy pracowanie irygacji. A, nie chciałem tego, chciałem to. Jak to się robi? O, badania. Technologia. Irygacja. Rome has certain expectations of you. Check your mission objectives by clicking on the objectives button in the bottom right of the screen. Some missions will also contain bonus objectives that are not required of you. However, you will gain special rewards for completing them. If you have trouble completing a specific objective in this tutorial, czyli to już będzie. O, rany. Dobra, to już będzie. Może przeczytajmy, bo znowu coś źle zrobię. The forum is a special building that allows construction of many advanced structures, mnóstwo other special actions. It requires a lot of resources, but they have been. Aha, dobra. Czyli budujemy forum. Publicznych będzie. Forum! Fokie, forum! Tuk, 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 tuk. Ustawiamy je w ten sposób. Może nie, bo może musi mieć dostęp do tych insul. Insul albo insuli. What ifs. I zbudujemy je przy szkole. Żeby dzieci mogły się śmiać z polityków na forum. Dobra, forum już można zamknąć. Forum można zamknąć. A, nie można zamknąć. Prawym wszystkim w tamtej grze, w tą grę, prawym wszystkim się zamykało. Tutaj na wyraźnie nie można. Mamy rozbudować fermę świń do drugiego poziomu. Wstrzymaj pracę. A jak mam rozbudować? Jak mam rozbudować? Ulepszenia. To upgrade your farm. A, badanie nad irygacją najpierw muszę ukończyć. Ping! Just in time! Co, zrobimy irygację na polu? Znaczy na tym? Na zagrodzie świńskiej? W zagrodzie świńskiej? Irygację? Tak, żeby lepiej nam świnie rosły? Nieważne, nie pytam. I muszę jeszcze opracować teraz. A, to jest. Architektura. Sklepik zielarski. Sklepik zielarski. Jak działa sklepik zielarski? In order to construct an herbalist shop, you must first research it. The herbalist shop research can be found in the architecture category. Remember. Ale nie powiem, jak działa. Dobra, spoko. Nieważne. Nieważne. Dam sobie radę bez ciebie, samouczku. Znaczy, ty człowieku, który tam gadasz. Bo bez samouczka raczej by nie dał rady. To miasto jakoś wygląda. Tamto, co zrobiłem wtedy, matko. To było najpiękniejsze miasto na świecie. W takim postmodernistycznym stylu. A ten dom walniemy tutaj. A ten drugi walniemy
to daj, a tu po środku zrobimy farmę świń, żeby mogli się odwiedzać i przechodzić przez błoto i brudzić sobie buty. Oh yeah. Tak, to było bardzo przypadkowe, co wtedy robiłem. Widzicie, ile ludzi tu pracuje? Pracują jak polscy robotnicy. Spacerują. Tylko że polscy robotnicy nie spacerują o gołych klatach. Zwykle. Dobra. Czekam, aż się zbuduje. To się już ulepszyło. To. Ten obiekt został ulepszony do poziomu drugiego. Superancko. Superancko. Więc teraz czekamy tylko na forum i sklepik zielarski, który zaraz będą zbudować. Tik, 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 a. Nie, nie, publiczne pewnie. Sklepik zielarski. Nie będzie działać z powodu braku plebs. O, i fosujemy go tutaj. I chyba musimy jeszcze jedną insulę zrobić. Można i tak wpasować? O! Nieźle. Drzewo! Forum gotowe. O! Forum gotowe. I co teraz? Co się dzieje? O podatkach mieszkańców. Oh yeah. Oh yeah. On nas bez żadnej walki. Aha, no bo... Nie, nie powtórz. Samouczek walki teraz zrobimy. Samouczek bojowy. To będzie długie wideo, w którym ja będę tak bez sensu gadał raz na jakiś czas i raz na jakiś czas będzie mi przerywał ten pan, który gada zamiast mnie. Salutations, governor! The battlefield calls to you! Taki bardziej bojowy facet. The draft your first squad have started from the population. Your drafted squad is free. Dobrze, czy nie muszę... Wow! Znaleźć to. Już tu. Już to robiłem teraz. I teraz czekam, aż ci panowie wyskoczą. Tu jest odliczanie. A, salutations, governor! The battlefield calls! Oh yeah! Oh yeah! Taki radosny ten pan jest taki. Oh, salutations, governor! Greetings, governor! Ole flagę mamy. Tylko jakoś tak... Aha, bo ona w ten sposób działa. Tak jest, wyobraźnia przestrzenna. To... Co jest tutaj, to nie jest orzeł. To jest... What the fuck? O, ale mam oddział. I łapankę teraz! Wow, wow, ile to ćwiczyliście. Now that your squad is drafted, you should select it to issue orders to your troops. The easiest way to do this is by clicking on the squad or the squad banner with the left mouse button. O, to nie było najtrudniejsze na świecie. Ruch. To move your squad, you can select the action. Doprowadź oddział do znacznika? Aha, tu. Jeszcze można ich ustawić tak. Jak w Romie, tylko że nie jak w Romie, bo nie można zmieniać długości oddziału. Można tylko ich obracać i to też nie tak jak w Romie, ponieważ patrzę zawsze w stronę kursora. Hej, 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 gdzie wyjdziecie? Tu! Fools! O! Kamień milowy. The object near your squad is a milestone. If you take control of it, your city will be able to use all the Przejąć kontrolę! Ćwiczenia. A good commander, to jest dobre. To już próbowałem. Teraz spójrzcie. Spójrzcie. Chodźmy tu. I teraz to jest najbardziej... Brakuje mi aż słowa. Najdziwniejsza rzecz na świecie. Najbardziej ridiculous rzecz na świecie. Spójrzcie. Panowie, widzicie tą ikonkę z tarczą i strzałami powbijanymi? Klikam ćwiczenia i... O, napierdzielać się ze sobą!
Dwójka! Bijecie, bijecie się mieczami między sobą. Mam nadzieję, że nikt nie musi lepiej z ćwiczenia, bo bijecie się po prostu mieczami i tarczami najpierw dzielacie. Ale spoko, jak tak wyglądały ćwiczenia w Rzymie. To już wiem, dlaczego Rzym upadł. Wybili się do nogi po prostu. Ostatnich dwóch ludzi, którzy ćwiczyło ze sobą, mieli remis. Zabili się w tym momencie. Bang! Ale jak widzicie, tutaj nikt nie ucierpiał. Chyba szybko stępili miecze o kamienie, zaczęli się napierdzieć i teraz nastrzeli z powrotem. Teraz? Koszary. Since you can't have more than one drafted squad at any given time, you will have to... Czyli mam wybudować koszary i to pewnie tu, na tym podwyższym. Nie macie tu iść, nie. Idziecie tu? Idziecie tu. Wow, 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 tam coś idzie. Ktoś tam idzie. Ktoś tu idzie. Zostawić się tu. Ktoś tu jest. Górale! Wybudować koszary. Koszary pewnie będą wojskowych. Koszary. Wow. O, koszary. Ustawcie się tak i brońcie wejścia, żeby ci górale mi tu nie... Ci górale? Halo, górale. Nie ma górali. Zniknęli. O, są tu. Górale. Jak wyglądają górale? A, górale to wytatuowani rokezi. Spoko. Dobrze. Może w stronach, gdzie mieszkają twórcy tej gry, górale tak wyglądają. Ale nie u mnie. U mnie nie ma górali. Mieszkam na Pomorzu. Dobra. Czekamy na koszary. Czekamy na koszary. 14, 13, 12. Ci panowie strzegą wejścia. Prawdopodobnie nic mi tu nie zaatakuje na razie, bo to jest samouczek. I bez ostrzeżenia nic się nie stanie. O! Stajnia. Wybuduj stajnię. Wojskowe. Stajnia. Oj, chyba jednak ktoś w trakcie ćwiczeń ucierpiał. Ten pan i ten pan mają najtrudniejsze zadanie na świecie. Spójrz, ustaw się 4 kroki od tej tarczy i trafiaj w nią. Cały dzień. Cały dzień. Jeśli on musi mieć odciski na rękach od naciągania tej kółko. A ten za to ma niezłe uderzenie. Nie dość, że przebija się mieczem przez ten, przez tego manekina, to jeszcze całą ręką. Ten też. Jeszcze głową. Bam! Dynki, paśki go. Bam! A tutaj nam się buduje stajnia. I chodzą kolejni padowie o gołych platach. Stajnia! Gotowa! Konnica. Fortunately, this city has enough recruits to support the few squads we will need, and all other required resources have been provided. You can check how. Zwerbuj co najmniej jeden oddział konnicy. Produkcja tak. Co się robi tutaj? Konnica. Po prostu konnica. To nie jest żaden specyficzny oddział konnicy, tylko konnica. Wow, a to co się dzieje? Co ten koleś ma na lasce? Holy moly. Wow. Sterowanie kamerą jest głupie w tej grze. Nie wiem, on ma coś na lasce, co troszkę przypomina mi kości i troszkę mnie przeraża. Ale nieważne, spoko. Robi mi się jeden oddział konnicy, który jeszcze się trochę będzie robił. Jak widzicie, samouczek nas nie pogania za bardzo. Możemy zobaczyć, co się dzieje u górali z irokezami. Swoją drogą, chyba nastał wieczór, bo wszystko nagle zrobiło się czarno-białe. Albo moja karta graficzna powiedziała, nie będę Nie, tam jest trochę czerwonego, więc to nie moja karta graficzna. A i tu też jest czerwone, i tu jest niebieskie. Dobrze, nieważne. Ale jak widzicie, górale są w czerni, bieli i fiolecie. Na spodniach. Ataki i specjalne umiejętności. You can attack an enemy by clicking the attack button from your squad's info panel and then clicking on your target. Alternatively,
You can simply right-click on the target. Some units have special abilities that can be activated through the info pad. Zryw. These abilities can change the tide of the battle. Powinna się nawet trzeba szarża. Potworne obrażenie w pierwszym ataku. A nie zryw. No dobrze. Doświadczenie. The more battles a squad has seen, the more experienced it will be against foes. No, no, no. Ja chcę już walczyć. This is all I can teach you. Pokonaj barbarzyńców. To defeat the barbarians, you must attack their village with all your squads. If you don't succeed the first time, just recruit new weapons. Dobra, wy poćwiczcie, pewnie zaczęliście się lać jak idioci. Tak, no pewnie. Nie sądząc nawet z koni. A ten pan mówi, o, mam w dupie ćwiczenia. My. Ten i ten. Po prostu będziemy patrzeć sobie w oczy. I się tak dziwnie zadali. Czas. A jaki? Czas. Ale też na pewno się czegoś nauczą. Oglądając kolegów, jak się biją. Uzajemię sobie. Jeszcze jeden oddział konnicy. Damy im rally point. Nie, jak się ustawia rally point. Punkt sporny. O. I... O, i nie możemy żadnych innych jednostek, tylko konnice. A ci panowie mają pilium. A właściwie pilum. Znaczy powinno być chyba pilium. A może nie, może źle się nauczyłem. Ale to, właśnie to pilum leci tak szybko, że wytwarza wokół siebie takie to jest idealnie oddający... to jest onomatopeja idealnie oddająca to, co wytwarza to pilium dookoła siebie. Jeszcze raz ćwiczcie. I wy też ćwiczcie. Wszyscy ćwiczą. Wielka bójka. Jak upadł Rzym. This makes no sense. Jeszcze autozapis. Tak, just in case. Właśnie zawsze zastanawiam się, kim jest just in case. Ten pan... Dziwny pan znowu coś tam gada. Wow. Wow, przyszedł twój sobowtór. Uważaj, ją chcę znaleźć swoje miejsce, to asasyn. Nie. Dobra, mamy drugi oddział kawalerii. Dołącz się do ogólnej bitwy. Bam. O, ci mają jeszcze dużo czasu, zanim skończymy się ćwiczyć. Czekajcie. Widzisz coś tam z tej wieży? Widzę Rzymian. Co robią? Leją się pod bramą między sobą. Atakujemy? Nie. Sami się wytłuką. Matko jedyna. What the fuck? Jeszcze nie mogę zaznaczyć oddziału. A nie, mogę. On jest zaznaczony, tylko nie podświetla się. Skąd ja mam wiedzieć, co jest zaznaczone, co nie. Dobra. Skończę się robić i... Znaczy robić. Skończę się bić i idziemy atakować. Zryw! Pilu. Tak, kawalera w pierwszym oddziale, oczywiście. Ci się jeszcze dają. Dość tych bujek. Idziemy walczyć. Podejdziemy do wioski, a oni sami do nas wyjdą. O, nie mówiłem, nie mówiłem. Można wyświetlić gdzieś wysoko. Nie! Nie można. Spacja przenosi nas do trybu widoków z hen daleka. Możecie zrobić filium? Proszę. Możecie. Złamał mi się miecz! Chyba wygrywam. To są ci panowie, którzy na ćwiczeniach spali. Stoję z tobą. O co chodzi? To są ci źli? Ja to kojemy miasto. Gwałcić kobiety! O! No i nie będzie gwałcenia kobiet. Dobra. To bym ja.
grałem w Grand Ages Rome. Nazywałem się Legwan. Teraz też się nazywam Legwan, ale nie mówcie nikomu. I pewnie zaraz nagram kolejny odcinek, w którym gram w jakąś misję. Myślę, że nie będę grał w kampanię. Kampanie są nudne, ale zagram sobie w swobodną grę. Ale to by było na tyle na ten film. Wiecie co, chyba za mało Pepsi mam, bo mieszam się w tym, co mówię. Albo za dużo Pepsi. No, petykety. Kety plekat, blub. Trzymajcie się. Ale fajne są te słonie. I tu jakiś rogaty koleś. A ten ma irokeza rzymskiego. Ten też. Hej! Nie sądzicie, że dobrym pomysłem byłoby, gdybyśmy przyczepiali miotły sobie do kasków, hełmów? Świetny pomysł. Dude. A teraz podaj blanta, bo już trzymasz go 10 minut. Tak. Trzymajcie się i cześć. Oj. Koniec. Już. Legwan. Kliknij w 9. Legwan.